Tadeusz Płużeński w Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń. Drodzy Państwo, wiele się dzieje w polityce, wiele niedobrych rzeczy. Koalicja 13 grudnia. Ludzie tej koalicji siłowo wchodzą do domów, mieszkań posłów dzisiejszej opozycji. Takie wejście, najście miało miejsce w przypadku Zbigniewa Ziobry, jego posesji. Zbigniew Ziobro, przypomnijmy, ciężko chory po bardzo skomplikowanej operacji. No i silni ludzie Donalda Tuska wtargnęli na jego posesję, do jego domu. Koalicja Obywatelska nie widzi w tym żadnego problemu, chce nam powiedzieć: Polacy, nic się nie stało. Taką linię prezentuje między innymi pan poseł Konwiński. Posłuchajmy. Zbigniew Ziobro bierze telefon, być może jakieś dokumenty w tym czasie zginą, na których... Ale pan wie, że on trzymał w domu jakieś dokumenty po tylu miesiącach i po zwycięstwie koalicji obywatelskiej między innymi? Z jakichś powodów służby chciały wejść i weszły do domu Zbigniewa Ziobro. Być może miały informacje, które do tego... Na pewno miały informacje, które jakby wejście samo czyniły zasadnym, a co do działania służb, niech po prostu robią swoje. Nie chcę mówić o chorobie, bo nie jestem lekarzem, ale Zbigniewa Ziobro nie było w tym domu, także nikt tutaj na nikogo nie napadał. Weszli, realizowali swoje czynności służbowe i tak powinny działać służby, powinny po prostu robić swoje. Tak powinny działać służby. Trzeba by na pewno, można mieć co do tego szereg wątpliwości. O tych wątpliwościach będziemy dzisiaj dużo mówić w programie. Jaka była reakcja na to, co się stało, na siłowe wejście do domu Zbigniewa Ziobry? Jak zareagował na to Szymon Hołownia, marszałek Sejmu? Zobaczmy. Myśmy nie byli informowani, ja nie byłem informowany o żadnych działaniach służb dotyczących nieruchomości posłów. Wydaje mi się, że nie byłem informowany również dlatego, że to nie leży w obszarze działań marszałka Sejmu. I byłoby to trochę tak jak za poprzedniej władzy, w których wydarzenia czy czynności prokuratorskie nagle stawały się sprawą polityczną. Politycy mają nie wiedzieć o takich rzeczach z zasady, bo służby wykonują swoją pracę. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. I wielokrotnie nam to powtarzano, również w ciągu tych ostatnich 8 lat. Nie ma świętych krów, nie ma nikogo, kto ponad prawem mógłby się stawiać. A jeżeli ktoś jest uczciwy, i to też nam wielokrotnie powtarzano przez ostatnich 8 lat, nie ma się czego obawiać. To opinie koalicji 13 grudnia, Koalicji Obywatelskiej, Szymona Hołowni, który stoi na czele swojego ugrupowania. A co na to głowa państwa, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda też zabrał głos w tej sprawie, jakże odmienny od tego, co powiedzieli przed chwilą posłowie. Że bezprawie prędzej czy później zostanie ukarane, więc wszędzie tam, gdzie dochodzi do bezprawia, ci, którzy dopuszczają się bezprawia, muszą się liczyć z prawnymi konsekwencjami, które, tak jak powiedziałem, prędzej czy później nastąpią. Ja zakładam, że zdrowy rozsądek tak mi podpowiada, że jeżeli ktoś, czy to ze służb, czy z prokuratury, pozwala sobie na takie działania wobec posłów, wobec ludzi, którzy przez lata sprawowali bardzo ważne funkcje publiczne, to zakładam, że ma ku temu podstawy i że społeczeństwo będzie mogło te podstawy, które jego zdaniem uprawniają go do takiego działania, zobaczyć. Bo jeżeli nie, to myślę, że odpowiedzialność karna jest nieuchronna. Głos w tej sprawie zabrał również prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wielu Polaków czekało na to wystąpienie. Lider największej opozycyjnej partii, co ma do powiedzenia? Prezes bardzo rozbudował te wątki, mówiąc o konieczności w dłuższej perspektywie zmiany konstytucji, gdyż ta, która w tej chwili obowiązuje, niestety dopuszcza takie sytuacje, takie siłowe wtargnięcia również do domów, czy też zajęcie majątku posłów. Posłuchajmy prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Prowadzą do takiego stanu, który już dzisiaj trzeba po prostu określić jako
stan, w którym w Polsce przestała obowiązywać konstytucja, bo ona jest podstawą systemu prawnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami, także z tą konsekwencją, że w przyszłości, w lepszych czasach będzie trzeba uchwalić nową konstytucję, a jeżeli nie będzie 2/3, to trzeba będzie wybrać jakąś inną większość, po prostu dlatego, że państwo bez konstytucji funkcjonować nie może. A ta konstytucja nie tylko przestała obowiązywać, ale ona także wykazała, że nie zawiera przepisów, które byłyby podstawą do zatrzymania tych wszystkich bezprawnych akcji, które zostały podjęte. A nasz reporter Maciej Zemła dziś sprawdzał reakcje posłów z różnych stron politycznej barykady, nie tylko zresztą pytając o wtargnięcie do domu Zbigniewa Ziobry, ale również mieliśmy do czynienia z wejściem do pokoju sejmowego pana posła Wosia. Zobaczmy dzisiejszą pracę naszego reportera. Wtorkowe wejście do biur i nieruchomości należących do polityków suwerennej Polski to wciąż temat numer jeden w parlamencie. Politycy Zjednoczonej Prawicy komentują to w następujący sposób. To zemsty politycznej i przysłaniania 100 konkretów na 100 dni Donalda Tuska. To przypomina bardziej charakter zemsty i też nękania pana ministra Ziobro i jego rodziny. No, mamy do czynienia po prostu z metodami, które są stosowane wobec zorganizowanych grup przestępczych, jakichś karteli narkotykowych, czy też ludzi, którzy porywaczy i tak dalej. Na jaw wychodzą też nowe fakty. Okazuje się, że te nieprawidłowości dotyczące działania służby dotyczą nie tylko osoby Zbigniewa Ziobro, ale także Michała Wosia. W związku z tym, że przyjechałem w godzinach nocnych, zostałem mój pokój zaplombowany, też nielegalnie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Straż Marszałkowska odmówiła mi przekazania klucza. Ja nie jestem władny, żeby odmówić działania ABW, które prowadzi czynności na zlecenie prokuratury, natomiast postawiłem warunek, że to przeszukanie w pokoju może odbyć się tylko i wyłącznie w obecności samego pana posła. Trzeba pytać marszałka Sejmu, no on na pewno naruszył prawo, wydając zgodę na takie działania, i marszałek Sejmu, szef kancelarii Sejmu, bo powiedziano mi, że to oni wydali ustną zgodę, zwłaszcza że, jeszcze raz powtórzę, postanowienie o przeszukaniu nie obejmuje pokoju w hotelu sejmowym. Ta sprawa budzi olbrzymie kontrowersje i będzie w mediach i przestrzeni publicznej obecna jeszcze przez wiele dni, zwłaszcza że stroną, czyli politykom suwerennej Polski, przysługuje możliwość zażalenia na działania służb i prokuratury. Na taki krok zdecyduje się najprawdopodobniej Zbigniew Ziobro i Michał Woś. Maciej Zemła, Telewizja w Polsce. Działania koalicji 13 grudnia, koalicji Donalda Tuska, uderzają nie tylko w posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale w ich rodziny. O sytuacji rodziny Zbigniewa Ziobro mówił na naszej antenie, na antenie telewizji w Polsce, poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wąsik. Jest chory, należy jego chorobę uszanować i nie można nękać jego rodziny w żaden sposób. Ja traktuję te działania jako nękanie rodziny Zbigniewa Ziobry i osoby chorej. Szereg komentarzy, a teraz komentarz na żywo. Jest z nami profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki. Widzimy pana posła, ale mamy problem z połączenie. Będziemy się oczywiście łączyć ponownie. Pan poseł jest do naszej dyspozycji, ale coś się dzieje niestety na łączach. I jesteśmy. Witam serdecznie pana posła, pana profesora. Nie może połączyć wtedy, kiedy powinien. Bardzo kłaniam się państwu wszystkim. Kłaniamy się panu posłowi. No właśnie, Koalicja Obywatelska nie widzi żadnego problemu w działaniach, najściach na domy posłów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Pan Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, mówi, że procedury są dochowane. Co pan na to? Co do posłów Wosia, Romanowskiego i Mateckiego, nie wiem, czy są dochowane, czy nie, bo tym się nie zajmowałem. Natomiast na pewno nie były dochowane w przypadku Zbigniewa Ziobro. Nie chodzi tu o samo uchylenie, czy niedopełnienie, czy naruszenie immunitetu, immunitetu parlamentarnego, na który składa się również nietykalność osobista posła, bo tutaj rzeczywiście zatrzymania posłów nie było. Ale chodzi o to, że wtargnięto do niego do domu bez informacji
kogokolwiek z właścicieli budynku o 6 rano, wiedząc, że nikogo w domu nie ma, to już złamanie. To nie jest oczywiście przeszukanie, to jest złamanie. No, równie dobrze można by było tam coś podrzucić albo coś zabrać i wtedy nie ma żadnego dowodu i nikt nie jest świadkiem tego, co tam się dzieje. Takie rzeczy to się działy w PRL-u, na przykład w mieszkaniu księdza Jerzego Popiełuszki, ale to są rzeczy znane z komunizmu, z ustrojów totalitarnych, a nie z państwa demokratycznego. Są też również opinie prawników, takich jak Chmaj chociażby, którzy jeszcze w 2014 roku twierdzili, że immunitet parlamentarny roztacza się również na nieruchomości będące własnością posła. Bez zgody Sejmu nie można do nich wchodzić. Tego wprost z konstytucji wywieźć nie można. To są opinie prawników. Skoro tak twierdzą, to ich przyjaciel Bodnar powinien to uszanować, a nie zgrywać się, że wszystko było w porządku. Bo poza wszystkim, szanowni państwo, to są igrzyska z krwią. Igrzyska z krwią tuż przed świętami wielkanocnymi w stosunku do posłów, którzy są dostępni o każdej porze dnia i nocy, którzy w stosunku do sprawy, której dokumentacja pełna jest w Ministerstwie Sprawiedliwości, urządza się chucpę na 3 dni przed świętami, włamuje się do domu człowieka, który walczy o życie w szpitalu, a jednocześnie chce się tym przykryć swoje pasmo porażek związanych ze 100 konkretami na 100 dni, z podnoszeniem podatku VAT na żywność, czy z zapowiedzią podnoszenia i drastycznego podnoszenia cen energii. Typowa chucpa polityczna, więc niech Bodnar nie robi z nas idiotów. Panie pośle, pytany o tę sprawę marszałek, tak jak pan zresztą go nazwał, rotacyjny marszałek Szymon Hołownia, twierdzi, że to nie leży w jego kompetencjach, że politycy nie mają wpływu na to, co się dzieje. Służby działają na podstawie doniesień prokuratury. Czy rzeczywiście jest to decyzja prokuratury, na przykład najście na dom i wejście do domu Zbigniewa Ziobry, czy jednak jest to decyzja polityczna? Tu muszę powiedzieć, że tak patrząc literalnie na przepisy prawa, raz jeszcze powtarzam, nie doszło do zatrzymania żadnego z posłów. Bo wówczas, gdyby doszło do zatrzymania jakiegokolwiek z posłów, to wówczas rzeczywiście marszałek Sejmu ma już kompetencje w swoim ręku i powinien zarządzić natychmiastowe zwolnienie posła zaraz po informacji, jeżeli poseł nie jest ujęty na gorącym uczynku przestępstwa. No tu nie było żadnego gorącego uczynku i żadnego przestępstwa. Natomiast no też nie doszło do zatrzymania posłów. Samo wejście i włamanie do domu posła, nie wiem, czy leży w kompetencjach marszałka Sejmu, więc być może akurat w tym zakresie marszałek może mieć rację. Natomiast nie ma racji Bodnar, nie mają racji ci, którzy zarządzają służbami, bo dokładnie wiedzą, że złamali procedurę przynajmniej w przypadku Zbigniewa Ziobro. To nie jedyny przypadek. Zbigniew Ziobro jest jednym z tych posłów, do których domów wtargnięto. Zresztą też na terenie Sejmu do biura, do pokoju pana posła Wosia. Zresztą doszło do kuriozalnej sytuacji, bo zabrano materiały z komputera pana posła Wosia. Materiały, które były dzisiaj mu potrzebne, gdy zeznawał na komisji do spraw Pegasusa. Czy to, panie pośle, cyrk, czy tragifarsa, czy dramat, jak to nazwać? I to już rzeczywiście, ten zakres czynności służb ABW powinien podlegać kontroli, dlatego że jeżeli dokonano zaboru mienia posłów w postaci na przykład komputerów, na którym znajdują się sprawy dotyczące wykonywania mandatu poselskiego, projekty interpelacji, ustaw czy inne dokumenty związane z wykonywaniem mandatu poselskiego, to tego służbom robić nie wolno. I tu rzeczywiście marszałek Sejmu powinien wkraczać w takim przypadku. No a poza wszystkim, raz jeszcze państwu powtarzam, no to są posłowie, którzy są na co dzień w Sejmie. Zbigniew Ziobro wiadomo, w jakim szpitalu jest, gdzie się leczy, na co się leczy, widzimy go na zdjęciach, walczy o życie. A ta banda chuliganów, komuchów robi sobie igrzyska polityczne tuż przed świętami wielkanocnymi. Nie ma w tym żadnych przypadków. To są metody doskonale znane ich przodkom politycznym, poprzednikom politycznym z epoki PRL-u. SBC-a tak właśnie robiła. Robiła tak także z księdzem Popiełuszką. Nie mam oczywiście porównania między posłami a naszym błogosławionym. Mówię tylko o metodach działania służb w tamtym
w tamtym czasie. Donald Tusk tak to komentuje: sprawiedliwość niech znaczy sprawiedliwość, prawo niech znaczy prawo, a pani poseł Wcisło chyba rozwija twórczo tę myśl swojego szefa, że mamy do czynienia z terrorem praworządności. Wiecie państwo, no trudno jest mi komentować, moją sąsiadkę, mieszka 2 kilometry stąd za lasem, w zasadzie ja mieszkam za lasem, ona przed lasem. No może ze względu na szacunek dla kobiety nie będę komentował tego, co powiedziała. No. A i to w takim razie odnieśmy się do tego, co powiedział Donald Tusk. No bo taki lakoniczny komentarz, tak jakby się dystansował też wobec tych spraw, twierdząc, że właściwie nic się złego nie dzieje, że egzekwowane jest prawo, egzekwowana jest sprawiedliwość. Egzekwowane jest prawo tak, jak on je rozumie, a rozumie je całkowicie opacznie. Łamana jest konstytucja permanentnie. Dzisiaj już wiemy, dlaczego Bodnar dopuścił się zamachu na prokuraturę krajową, dlaczego uznał, że prokurator krajowy Barski nie jest prokuratorem krajowym, dlaczego dopuścili się przekroczenia swoich uprawnień całkowicie i to jednoznacznie, powołując na stanowisko, którego nie ma, jakiegoś PO prokuratora, a teraz dokonując wyboru na stanowisko prokuratora krajowego kogoś, mimo że prokuratorem krajowym jest prokurator Barski, bo prezydent w ogóle nie uczestniczył w postępowaniu jego odwołania. Wiemy, że potrzebna im była prokuratura krajowa po to, żeby dokonać tego rodzaju właśnie igrzysk tuż przed świętami wielkanocnymi i żeby pokazać, że na 100 dni czy po objęciu władzy zamiast 100 konkretów mają o ten konkret, jak mówił Grabiec, będą sobie teraz grillować walczącego o życie Zbigniewa Ziobro, jego rodzinę i posłów Solidarnej Polski. To jest banda ludzi, która za nic ma przepisy prawa, za nic ma konstytucję, a jeśli mówią o prawie, to tak jak je tylko rozumieją, rozumieją całkowicie opacznie, to nie jest prawo, panie Tusk. Jak pan poseł rozumie słowa pana ministra Budki, że to dopiero początek i właściwie jako kto pan Budka się wypowiada, bo jest bodaj ministrem aktywów państwowych, nie mających wpływu na prokuraturę czy na działanie służb specjalnych? Metoda wszystkich ludzi działających totalitarnie i dyktatorów jest dokładnie taka sama. Kłamstwo i zastraszanie. Nie inaczej mówią, robią oni. Posłużyli się kłamstwem, żeby przejąć władzę w Polsce. Posługują się kłamstwem, kiedy rządzą. I posługują się zastraszaniem. My się was nie boimy, panie Budka. Mamy czyste ręce całkowicie, czy wolne sumienie od jakichkolwiek nieczystości. To wy drżeliście. My rzeczywiście postępowaliśmy zgodnie z prawem i zbyt długo trwało rozliczanie was za całe zło, które robiliście Polsce. Natomiast wy dzisiaj próbujecie nas zastraszać. My się was po prostu nie boimy, więc porzućcie ten ton, bo jest on zupełnie do niczego niepotrzebny. Ośmieszacie się, panowie. Wróćmy do tego cyrku sejmowego. Pani przewodnicząca Sroka, przewodnicząca Komisji do Spraw Pegasusa, poproszę o ten fragment, kiedy odnosi się do nieobecności pana posła Wosia i zobaczmy, co z tego wynika. Pewne głosowanie miało miejsce, pytanie, czy w ogóle ważne. Poproszę. Świadek, tak jak mówiłam, został uprzedzony, że o godzinie 12:40 zostaje wznowione posiedzenie komisji. Bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Kto jest za skierowaniem wniosku do Sądu Okręgowego o ukaranie świadka, który się nie stawił na wezwanie komisji? Jeżeli on nie miał notatek, nie miał materiałów, o, być może stawił się właśnie, więc może nasze wnioski są bezprzedmiotowe, chociaż zostały przegłosowane. W każdym bądź razie ja się wstrzymałem z tego powodu właśnie z uwagi na informacje, które pan minister przekazał. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W związku z powyższym, że stawił się świadek, a chwilę temu został przegłosowany wniosek o skierowanie do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o ukaranie pana za niestawiennictwo. Ten wniosek został już przegłosowany. W związku z powyższym procedura została dopełniona. Sąd będzie decydował o tym, czy takie zachowanie ze strony świadka jest dopuszczalne. Panie pośle, ja przecieram oczy ze zdumienia. Nie rozumiem, o co tu w ogóle chodzi, tak? Co tam się na tej komisji dzieje? To jest przerażające.
A ja nie przecieram oczu ze zdumienia, nic mnie tam nie zaskakuje w tej komisji. Pani Sroka, no jak działa, tak wszyscy widzą. Skompromitowała się w poprzedni piątek podczas przesłuchania pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dostała ogromną burę od swoich przełożonych w PSL-u i w Platformie. Nawet wnioskowano o jej usunięcie z funkcji przewodniczącego. W związku z tym postanowiła dzisiaj być prokuratorem lat 50. taką Julią Brystygierową, nieugiętą wobec oczywistych faktów, a przy tym po prostu wyszła głupio. Bo przecież to zachowanie można określać wyłącznie jako zachowanie głupie, skrajnie głupie, no ale tacy są neofici, nie ma nic gorszego niż neofici. Panie pośle, to jeszcze kolejna sprawa, prośba o komentarz. Wdrożono procedurę postawienia przed Trybunałem Stanu pana profesora Adama Glepińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy rzeczywiście możemy zakładać, że tak się stanie, że prezes banku, niezależnego banku centralnego, stanie przed sądem? Po pierwsze, no trudno mówić o wdrożeniu czegoś, do czego nie ma podstaw prawnych. Przypomnijmy, że 11 stycznia 2024 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o Trybunale Stanu dotyczące postawienia przed Trybunałem Stanu w stan oskarżenia prezesa Narodowego Banku Polskiego są niekonstytucyjne. Zarówno ten przepis, który mówi o tym, że wystarczy bezwzględna większość głosów do takiego głosowania, jak i ten przepis, który mówi, że już samo postawienie powoduje zawieszenie takiego prezesa NBP w wykonywaniu obowiązków. Co więcej, to orzeczenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, a nawet na internetowym systemie aktów prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Kancelarię Sejmu, widnieje adnotacja, że te przepisy nie obowiązują. Więc jak nie obowiązują, to w jaki sposób można je zastosować do tego, żeby postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? Chodzi o grillowanie, o kolejną chustę polityczną, o niekończące się wezwania dla Adama Glapińskiego przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zanim w ogóle dojdzie do głosowania, bo taki jest cel tej władzy. Przyćmić, zasłonić pasmo niepowodzeń, porażek, afer i skandali związanych z tą władzą. To ostatnie pytanie. Czy ta ekipa Donalda Tuska się zatrzyma? Jeszcze jest do wzięcia Trybunał Konstytucyjny czy Instytut Pamięci Narodowej? Ona się zatrzyma już na Narodowym Banku Polskim, bo już wie, że nie da rady zrobić nic z Narodowym Bankiem Polskim i z prezesem Glapińskim, bo interweniuje już także organy międzynarodowe w tej sprawie, więc wie również ta ekipa, że nic nie zrobi z Trybunałem Konstytucyjnym, a ostatecznie tę ekipę zatrzyma naród, wolni Polacy, którzy mają dość i przecierają oczy ze zdumienia również ci, którzy głosowali na trzecią drogę, PSL, Hołownię czy na Platformę Obywatelską. Dlatego to tąpnięcie w sondażach tak ogromne w przypadku trzeciej drogi i spadek w sondażach Platformy próbują teraz nadrobić mobilizacją tych ośmiu gwiazdek poprzez właśnie tego rodzaju parszywe, niegodziwe, antyludzkie działania, jakie podjęli w stosunku do Zbigniewa Ziobro. Profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się państwu. Telewizja w Polsce w centrum wydarzeń. Zostańcie państwo proszę z nami.